18 sierpień, lot z dybem. Lot przebiegał dosyć dramatycznie. Część gołębi powróciła. U mnie szczególnie zdały egzamin gołębie Reflor Vervor. Te gołębie są kapitalne. W tej chwili 90% stanu to jest gołębie Flor Vervor w różnych koligacjach w parowaniu. Tak więc ta grupa gołębi szczególnie nadaje się na loty dramatyczne, na krótki dystans, gdzie trzeba mieć błyskawiczną orientację. I to chyba dzisiaj szczególnie przeważyło. Tutaj szczepię w tej chwili żniwne młódki, ten szczególnie urokliwy Vervor jest, z lekkim takim szali stalowymi lotkami, to jest też cecha atawizmu przodków. W tej chwili je tutaj będę szczepić, by zachować tą prawidłową zdrowotność. Takim sposobem tutaj do rękawa wkładam te gołąbki, żeby unieruchomić skrzydła, następnie naciągam tutaj skórę na nasadzie szyi. Wkładam igłę i 0,2 ml salmowiru. Gołąbek jest już zaszczepiony. 8, 2, 6. Wprowadzę oczywiście dokumentację bieżącą gołębi szczepionych. Tych żniwnych młodych troszkę tu mam. One będą potem jako uzupełnienie 8, 6, 4. Jako uzupełnienie brakujących samców, samiczek. Ten też również jest z nimi. Dla odmiany wyżymacze. Wyżymacze gołębie są na allround, szczególnie na dalsze dystanse. Dzisiaj wygrały Vervorty. 0,2 ml. Dzisiaj wygrały Vervorty, ponieważ one już na starcie z kabiny wiedzą, gdzie jest dom. Ta orientacja jest przecudowna i dlatego jest taki efekt, a nie inny. 8,5,7 i tu dalej będę kontynuował sobie te szczepienie gołąbków i tak zakończymy ten klip. Dziękuję. Ryszard Sosnowiec, Bogatynia, Polska.